W dzisiejszym filmiku odpowiem na kilka pytań związanych z animacją, ponieważ styczeń to taki okres, kiedy zaczynają się castingi i dostaję całkiem sporo pytań, które bardzo często się powtarzają. Tu w odpowiedzi następnym razem będę linkowała filmik i odsyłała do filmiku, co jeszcze chciałam powiedzieć. A na samym początku zapraszam do subskrypcji swojego kanału, ponieważ mam tam więcej filmików odnośnie animacji i nie tylko, które być może Was zainteresują. Hej. Z tego co widziałam, to byłaś w motorku czasu wolnego. Chciałam się zapytać, jak wyglądała rozmowa po angielsku. Czy angielski trzeba umieć na bardzo wysokim poziomie? Ja znam 4 języki, więc mi jest na pewno łatwiej. I studiuję w Wielkiej Brytanii, więc tym bardziej jest mi łatwiej. A jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego na animacji, powiedziałabym, że trzeba go umieć komunikatywnie, ponieważ szef animacji nie będzie znał na pewno języka polskiego. Jednak ten szef będzie waszym szefem przez najbliższe kilka miesięcy. Dodatkowo będziecie pracowali w hotelu International. Powiedziałabym, że trzeba go znać wystarczająco, żeby się dogadać. W ogóle zobaczycie, że na animacji są osoby, które znają po 3, 4, 5 języków obcych. Hej! Kolejne hej! Jutro wybieram się na rozmowę o stanowisko animatora i mega się stresuję. Jakieś rady? Nie ma się czego stresować. Ja też się stresowałam, ale teraz wiem, że nie było czego, że w tej pracy szczególnie nie jest to wskazane. To jest praca, w której trzeba się dobrze bawić, trzeba być takim haha hihi, haha hihi i tak samo zaprezentować się na castingu. Tak, polecam jakieś techniki odstresowujące do tego castingu na luzie, żeby zaprezentować się jak najlepiej, no bo wiadomo, że jak jesteście spięci, to wszyscy tak siedzą. Chodzi o to, żeby zaprezentować się z jak najbardziej otwartej, pozytywnej strony, a jak będziecie spięci, to raczej nie pokażecie, na co was stać. Także nie stresujcie się, bo nie warto. Jedno pytanie, nie wiem jak się ubrać na taką rozmowę. Chyba nie białą koszulę i czarną spódnię. Wygodnie. Wygodnie i ładnie. Wygodnie, bo możliwe, że spędzicie tam kilka godzin. No i będziecie mieli różne zabawy, skakanie, tańczenie, śpiewanie. Także no dobrze się ubrać wygodnie. No i ładnie, bo jednak jest to rozmowa o pracy. Hej, oglądałam twojego bloga odnośnie pracy animatora. Hej! Miałabyś kilka, żeby odpowiedzieć na kilka. Dobra. W piątek idę na rozmowę z Itaki. Kompletnie nie mam pomysłu, co zrobić. Może dasz jakieś pomysły? Dobra, najpierw te pytania. Właśnie, jest dużo pytań odnośnie tego, co zrobić na castingu. Zawsze odpowiadam tak samo. Zróbcie to, co w czym... Zróbcie to, w czym czujecie się pewnie. Jest to taniec. Zróbcie taniec. Jeżeli zrobicie grę, zróbcie grę. Ale pamiętajcie, że macie tylko kilka minut na to, żeby każdy animator, kandydat zrozumiał zasady gry. W tych kilku minutach zaprezentować jak najlepiej siebie, żeby każdy się dobrze bawił, żebyście wy się dobrze bawili, żebyście się czuli pewnie i żebyście wiedzieli, co robicie. Byłam jedną z piosenek z minidisco. W piosence nie trzeba nic tłumaczyć, wszystko pokazuje się w trakcie, a ludzie po prostu za wami powtarzają. No i przy okazji można trochę pokrzyczeć, zachęcić, bla bla bla. Chciałam się dostać z chłopakiem. Czy uważasz, że jest jakaś szansa, że damy radę wyjechać razem? Tak. Jest taka szansa, tylko trzeba o tym wspomnieć na castingu. Zapewne zależy to też od biura. Tylko zazwyczaj jedzie jedna osoba z doświadczeniem, a druga bez doświadczenia. Także zależy od tego, jakie macie doświadczenie. No i warto wspomnieć o tym na castingu. Hej, to po prostu mnie tak rozwaliło. Napisała do mnie dziewczyna, którą poznałam na Majorce. Była gościem w hotelu. I po 2 latach napisała do jednego z animatorów z Hiszpanii, czy ma ze mną jakiś kontakt. Hejka, 2 lata temu byłam na Majorce z ciocią, to w sumie się poznałyśmy. Mam kilka pytań co do tej pracy animatora, ani aplikowania i w ogóle. No, to też jest częste pytanie. Jak jechałaś pierwszy raz, to miałaś ukończone 18 lat, bo ja kończę w sierpniu, więc nie będę miała ukończone i w sumie nie wiem, jak to wyjdzie.
tego co wiem, Soul biera podróże, które organizują castingi już od 16 roku życia. Ale czy jesteście na tyle odpowiedzialni, żeby zająć się na przykład grupą 20-osobowych dzieciaków? To już pytanie do Was. Oczywiście nie wszystkie biura też Was przyjmą. Hej, już co, mam takie pytanie odnośnie Twojego wyjazdu, bodajże stój na animatora. Ciekawe mnie, kiedy wyjeżdżałaś, czy jest to od razu po maturze, czy może rok później? To jest też częste pytanie. Ja wyjechałam w trakcie studiów, ponieważ wtedy ma się dużo czasu wolnego. W sumie tak jak po maturze też się ma dużo czasu wolnego. No i po prostu ja pojechałam na 3 miesiące i przełożyłam swoje egzaminy z czerwca na wrzesień, bo wyjeżdżałam jakoś na początku czerwca. Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, to tak. Ale możecie jechać kiedy chcecie, no. Kiedy chcecie, jak nie idziecie na studia, to jedźcie na rok na animację. A, właśnie, była taka fajna oferta na zimę do Dubaju. Ale ja już zaczęłam studia. Cześć! Widziałam Twoje filmiki na YouTubie i mam parę pytań kwestionowych. Pierwsze pytanie, czy da się zajmować i dziećmi, i dorosłymi? Zależy, gdzie się pracuje. Byłam ostatnio na wakacjach w Egipcie i poznałam bardzo fajnych animatorów. Zajmowali się oni dorosłymi i dziećmi, robili układy taneczne, jogę, aquarobik i tym podobne. Bardzo bym chciała i brały udział w tym też dzieci po kolacji. Przybierali się w jakieś śmieszne ubrania i tańczyli, a o 21 było show na scenie. Różne zabawy, taneczne, skecze i tym podobne. Jak dostać takie coś, że jest to i to? Tym też już mówiłam w pierwszym filmiku. To jest animacja bardziej hotelowa. No jest mnóstwo takich firm. Ja osobiście polecam Active. Jest to jedna z hiszpańskich firm. Płacą chyba najlepiej, mają najlepsze warunki. I w ten oto sposób będziecie się zajmowali wszystkim, ale będziecie pracowali od samego rana do późnej nocy. Możecie też jechać z biurem podróży i brać udział w show, ale Wam za to nie płacą. Dobra, zależy od hotelu i od show, ale jak jest to bardziej profesjonalne show, to próby zajmują dużo godzin, kiedy w tym czasie możecie po prostu iść na plażę, więc wszystko zależy od Was. Zależy mi na tym, aby pracować z osobami, w sensie animatorami, wyłącznie w języku obcym. Nie, że z Polski, tylko z różnych krajów. No to właśnie tak jak mówię, jest to animacja bardziej hotelowa, ale jak pracujecie dla biura podróży, to i tak pracujecie w tym teamie z animacją hotelową, tyle że macie mniej obowiązków i bardziej reprezentujecie samo biuro podróży i jakby naszych polskich klientów. Zainteresowała mnie praca jako animator, więc wysłałam zgłoszenie razem z CV przez stronę internetową TUI i do dzisiaj nie otrzymałam żadnej wiadomości, a wiem, że termin rekrutacji jest już niedługo. Czy ty dostałaś jakiegoś maila po wysłaniu zgłoszenia? Tak. Dostałam takie potwierdzenie, że wysłałam zgłoszenie, a później dostałam zaproszenie na casting. No i jeżeli nie dostałaś żadnej odpowiedzi, to być może cię po prostu nie zapraszają. A jeżeli ci na tym zależy, no to dobrze jest się skontaktować z firmą. No nie wiem, ja na przykład w tamtym roku, jak szukałam już trochę lepszych ofert, to pisałam wszędzie i na Facebooku, i wysyłałam różne maile, i prosiłam o rozmowę przez Skype'a, bo nie byłam na przykład w Polsce. I bardzo dużo biur podróży się na to zgodziło, może z 80%. Miałam właśnie takie interview przez Skype'a, nie tylko z Polski zresztą, właśnie z Hiszpanii też. Także jak Wam na czymś zależy, no to się da, tylko trzeba pytać, dzwonić, dużo pisać, dużo się dowiadywać i tyle. Czy trzeba uczestniczyć w kursach, które oni proponują, żeby dostać tę pracę? Bo wiem, że Rainbow organizuje takie kursy. Tak, z Rainbow jest chyba tak, że trzeba za ten kurs zapłacić. Co dla mnie jest trochę śmieszne. Podobno to później zwracają, ale ja w to nie ingeruję. Nie chciałam płacić, nie miałam na to pieniędzy, tym bardziej, że są biura, które Wam opłacają ten kurs, więc jaki jest sens iść do innego biura i płacić jeszcze za ten kurs. Poza tym w
No tak jest tylko w tych biurach podróży, że trzeba zrobić ten kurs, dostać taki papierek, ale jeżeli chodzi o animację hotelową, no to nie są to wykwalifikowane osoby. Wszystkiego się nabywa w praktyce. Jadąc na animację, miałaś zamiłowanie do dzieci, uwielbiałaś pracę z nimi, miałaś jakieś doświadczenie z pracą z dziećmi, bo ja nie mam wcale, ale dobrze się dogaduję z dziećmi i lubię z nimi spędzać czas. I nie wiem, czy to wystarczy. Ja nie lubiłam dzieci. I czy lubię je teraz? Wyjazdem miałam jakieś doświadczenie, bo tam kilka razy byłam animatorką, ale to takie pojedyncze sprawy. I byłam babysitterką przez jakieś 9 miesięcy, ale to było dziecko dwuletnie. No miałam. I nie lubiłam dzieci. I muszę przyznać, że je polubiłam. Szczególnie te brytyjskie dzieci. Są takie słodkie. I jest taka różnica w wychowaniu tych polskich dzieci, brytyjskich, francuskich, hiszpańskich. Polecasz bardziej animację z biura czy hotelu na podstawie ludzi, których spotkałaś i poznałaś? No tak czy siak pracujecie z tymi samymi ludźmi. Więc no zależy od szczęścia, na kogo traficie. Czy miałaś jakieś doświadczenia z tańcem? Tak. I właśnie też dlatego chciałam brać udział w show. Chociaż znam taką osobę, która nie ma w ogóle poczucia rytmu. Przydałoby się mieć to poczucie rytmu, ale jest zabawniej, bo był chłopak po prostu więcej czasu do nauki i tyle. Ja wiem, wyjechałaś raz na około 4 miesiące, czy miałaś kilka wyjazdów? Wyjeżdżałam kilka razy. W tym filmiku to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji. Życzę wszystkim powodzenia i bawcie się dobrze na swoich destynacjach.